Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie produktowym na kanale Trotki. Dzisiaj do zaprezentowania mam dla Was pelety od firmy Method Mania i tym razem skupimy się na peletach w ofercie Method Mani tych grubszych. Pierwszym peletem, o to mamy gdzieś odjazd jakiś branie. Pierwszym peletem, który wypuściła firma Method Mania takim grubszym do strzelania procy, to pelet Katapult, tak go nazywają, czyli taki typowy pelet do strzelania z procy i tutaj mamy miks 6 i 8 mm peletów, więc na pewno są to bardzo fajne pelety do tego, żeby łowić nimi bliżej brzegu, na przykład pod bomb feeder, czy tak samo możemy metodę sobie pod brzeg rzucać i później takim peletem właśnie nęcimy. Tak jak tutaj producent podaje, jest to pelet wolno tonący, więc tak samo może się na przykład sprawdzić przy połowie na slow sinking bomb, czy też na pelet Wagler na przykład. Aczkolwiek tutaj są dwie różne średnice, 6 i 8 mm, więc może tak nie do końca, bo jednak pod bombkę czy pod pelet Wagler to raczej stosować lepiej tą samą średnicę, ale można też i tak spróbować. Ja osobiście zawsze używam jeden rodzaj, ale jeżeli chodzi na przykład pod bomb feeder, czyli już tą bombkę taką ciężarkową, no to jak najbardziej właśnie fajnie taki pelecik. Sporo naszych klientów właśnie w ostatnim czasie bierze te pelety Method Mania i sobie chwalą, że naprawdę bardzo fajnie te pelety pracują i wabią ryby w ich łowisko. I teraz firma Method Mania wydała kolejny produkt, kolejne pelety, teraz pod nazwą Duo Color 8 mm. I tutaj już nie mamy miksu średnic, bo jest jedna średnica 8 mm, w katapulcie jest 6,8, tutaj jest tylko 8. No i tak jak nazwa wskazuje, duo kolor, a więc pelety dwukolorowe. Mamy pelet jasny i pelet ciemny. No i tutaj już zdecydowanie można powiedzieć, że tak samo tutaj producent to opisuje jako slow sinking, więc są to pelety wolnotonące. Już takie pelety, miks tych peletów będzie na pewno bardzo fajny do pelet Waglera czy do slow sinking bomb, ale i również do bombki feederowej. Mamy jasne i ciemne pelety, kontrast, wiadomo, czasami trzeba w łowisku się wyróżnić, więc bardzo fajnie, że tutaj jest miks. Nie robimy takiej plamy, nie strzelamy tylko jednym peletem, ale mamy dwa kolory, więc bardzo fajnie często właśnie na taki miks kolorów w wodzie ryby reagują. I tutaj mamy właśnie pelet 8 mm gruby, więc jak chcemy grubo zanęcić, to właśnie takiego katapulta duo kolor możemy użyć. Są to takie typowo rybne pelety, tak jak już mówiłem, wolnotonące, dosyć szybko pracujące, bardzo fajne, czy do strzelania pod łowienie ryb z opadu, czy też z gruntu. Dzięki wszystkim za obejrzenie i na razie.